Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Jezus porównuje swoje pokolenie do dzieci, które chcą się bawić, a nie potrafią się porozumieć. Jedni ludzie, jak dzieci, chcieliby się bawić w wesele, inni natomiast w pogrzeb. Jedni chcą śpiewać wesołe piosenki, inni za smutne pieśni i sami nie wiedzą, czego chcą. Jak niezwykle ważne jest to, żeby być zdecydowanym w swoich wyborach, a potem konsekwentnym w trzymaniu się tego, co wybrałem. Dorośli chcą wszystkiego, a nie potrafią niczego ustalić, uzgodnić. Od Jezusa oczekują tego, co potępiali w postawie Jana Chrzciciela. Ileż to razy mówili na Jezusa: żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Jezus jasno mówi, że tego pokolenia, ludu niezdecydowanego na to, czego naprawdę chce, nie można zadowolić. I tu rodzi się takie pytanie, czy Bóg mnie zadowala w tych propozycjach, które do mnie kieruje? Czy może moja postawa jest taką jak tych dzieci, niezdecydowana? Cokolwiek Jezus czynił, spotykało się z oporem ludzi, a często z postawą odrzucenia. Gdyby postępował jak Jan Chrzciciel, byliby skłonni uznać, że opętał go zły duch. A ponieważ unika spotkań, spożywania, ponieważ nie unika spotkań, spożywania posiłku w obecności celników i grzeszników, nazywali go żarłokiem i pijakiem. Bóg, aby zbliżyć się do nas i zachęcić do pójścia drogą zbawienia, proponuje nam jedną z dróg. Drogę albo drogę ascezy, albo drogę spotykania się z innymi w dobrym towarzystwie. I my musimy wybrać, z kim chcemy być. Każdy człowiek ma inną drogę. Nie można mówić, że ta droga, w której człowiek się raduje, cieszy, dobrze zje, dobrze się napije, że ta droga jest zła, że ta droga nie doprowadzi go do Pana Boga. Jako wierzący w Chrystusa niejednokrotnie dajemy do zrozumienia, że w życiu bliżej nam do Jana Chrzciciela z jego ascetyzmem, nawoływaniem do pokuty, surowością, aniżeli do postawy Jezusa, który proponuje radość i prawdziwą wolność ducha.